Wszystko gra. Tak na pytanie o postępy przy budowie nowego bloku komunalnego w Rzeszowie odpowiada wykonawca inwestycji. Budynek przy ulicy Zielonej już za miesiąc ma być oddany do użytku. Na nowych lokatorów czeka tu 26 mieszkań. 10 dostaną pracownicy Wydziału Medycznego Uniwersytetu. Decyzja o rozdziale pozostałych lokali będzie bardzo trudna. Liczba osób zamieszkałych w Rzeszowie, oczekujących na mieszkania komunalne, socjalne, to oscyluje wokół 600. Okres oczekiwania na dzień dzisiejszy wynosi od 10 do 12 lat. Między innymi stąd inicjatywa radnych PiS. Chcą, by miasto przygotowało specjalny program, który rozwiąże nie tylko problemy osób o najniższych dochodach, kwalifikujących się do mieszkań socjalnych. Pozostaje dość duża grupa społeczna, których nie stać na wzięcie kredytu, a tym bardziej nie mają pieniędzy gotówkowych, żeby zapłacić za takie mieszkanie. Rozwiązaniem problemów takich osób mogłyby być na przykład tańsze mieszkania na wynajem budowane przez miasto. Stąd propozycja uchwały. Radni PiS zaproponowaliby szczegóły, czyli zasady przyznawania mieszkań czy spłaty zobowiązań, przygotowały władze miasta. Tą grupą, która w naszym przekonaniu wymaga szczególnej uwagi i szczególnego wsparcia, są właśnie młode rodziny mieszkające w Rzeszowie. Ten program, który dzisiaj, ta uchwała, którą dzisiaj Państwu zaproponowaliśmy, jest pierwszym krokiem. Takie były pierwsze słowa komentarza prezydenta. Propozycja jest bardzo zaszczytna i propagandowa, ale tam chciałem się zapytać, czy pan się łapie na takie mieszkanie. Prezydent dodał, że miasto ma świadomość problemu i systematycznie buduje nowe mieszkania komunalne, często mimo ostrych społecznych protestów przeciwko takiemu sąsiedztwu. Tak wniosek radnych PiS komentują radni proprezydenckiego klubu. Ja sam zastanawiam się, czy przed wyborami nie zgłosić pomysłu, że wszystkim mieszkańcom Rzeszowa rozdamy po 5 tysięcy miesięcznie i na pewno wszyscy będą za i na pewno wszyscy będą uważali, to znakomity pomysł, tylko że zgłaszają tego typu inicjatyw trzeba zachowywać trochę zdrowy rozsądek. Propozycja PiS, zdaniem radnego, pachnie wyborami. Uważa, że rozwiązaniem problemu powinien się zająć rząd. Radny deklarował, że sam już po wyborach będzie wnioskował o ujęcie Rzeszowa w programie dopłat czynszowych. Jeśli będzie to rząd PiS, mówił, będzie miał okazję wykazać inicjatywę w tej sprawie. Jaromir Reiser, ekspert rzeszowskiego rynku nieruchomości, zaproszony na dzisiejszą sesję, który odpowiadał na pytania radnych, samorządom podpowiada na przykład takie rozładowanie kolejek po mieszkania w oparciu o rządowe wsparcie. I wziąłbym 30% dopłaty na mieszkania. Chyba bym ich nie budował. Wolałbym domówić się z deweloperami i wykupić od nich to, co jest jakby najgorszym elementem ich substancji mieszkaniowej. Te, które są być może na parterze od troszkę gorszej strony świata, ale za to kupić pakietowo i kupić z dużą obniżką, na przykład 20-30%. Mimo długiej dyskusji przełomu w sprawie mieszkań dla młodych rodzin przynajmniej na razie nie będzie. Radni w głosowaniu zdecydowali, że uchwała wróci do komisji.